Balatelli, czekajcie. Dzięki. Ja rękami. Trzeba, Piotr się nagrywa, nie będę ci jeździć. Nie wiem, tylko teraz dać szczegółów naszych rozmów. Na młodzieżowca roku będzie walczyć. Najwięcej by nie grało. Ale dopiero po rozgrzewce. Kamloty są czy nie? Są? Kamloty są do morza? Są, musisz mieć te buty. Żebyście mieli coś mieć takie z kulcami. Dobra, nie przedłużamy. Trener Tomek, działamy. Zaczynamy, jedno rozbiegania, chodzi ładnie, tylko szeroko. Ja chciałem tylko szybko spytać, jak czujesz się po pierwszym treningu z nowymi kolegami w zespole Warty. Czuję się bardzo dobrze. Dobry trening zrobiliśmy, także na pewno zaowocuje w lidze. Rozumiem, że ty już jesteś tak naprawdę w tym właśnie rytmie treningowym i też być może możemy się siebie spodziewać w tym piątkowym spotkaniu już pierwszym sparingowym. Tak, tak. No jestem w rytmie treningowym, trenuję normalnie od pół roku, także... Podoba mi się. Także no, decyzja trenera, ale jestem do gry na pewno. Jasne. I jak oceniasz te twoje pierwsze chwile w Warcie pod względem atmosfery? Poznałeś już kilku kolegów? Tak, kilku już znałem wcześniej, także no ogólnie atmosferka bardzo fajna, także na plus. Dzięki, powodzonka. Szefan, czekaliśmy cały czas na ciebie, żebyś przyjechał, żebyś się do mnie wykąpał. Kurwa, Miku, ale jesteś twardy. Nie jest aż taka bardzo dziwna. Zdążyłaś się? Dobra. Na pewno jest mokra, nie? Jak byłem młodszy, to mówili, że w rzeczach, jak wejdziesz do wody, to jest cieplej. Mieli rację. Mieli rację. Wszystko okej, trenerze? Znakomicie, wszystko okej.